Dobrze, miniony sezon był dla nas stosunkowo udany, bo pierwszy sezon po odrodzeniu RKS-u i zajęliśmy 5. miejsce, czyli możemy być zadowoleni z tego. Cieszy zwłaszcza gra, bo na tle drużyn wszystkich w B-klasie prezentowaliśmy się bardzo fajnie. Graliśmy, jak to się mówi, piłką. Widać było jakiś pomysł w tej grze. Ale mamy pewien niedosyt, bo jednak stać nas było na więcej, jak gdzieś tam punkty z pierwszej rundy pouciekały. Mimo to w drugiej rundzie zdecydowanie się poprawiliśmy, bo mieliśmy serię 11 meczy bez porażki, w tym 9 zwycięstw. I tak naprawdę byliśmy, biorąc pod uwagę tylko drugą rundę, w ścisłej czołówce. Także progres jest zauważalny i myślę, że jestem bardzo zadowolony z chłopaków. Plusy na pewno, że jest podstawiony mocny fundament na przyszły sezon. Ta kadra się wyklarowała, ci chłopcy zrobili postęp i czysto piłkarski, co jest trudne, bo oni są już dorosłymi ludźmi, ale mimo tego taki zrobili. Oraz postępy, jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy taktyczne, bo jednak fajnie złapali to, o co mi chodzi. Dogadujemy się, myślę, że jest taka chemia w tej drużynie między mną a zawodnikami i wszystko to wygląda na dzień dzisiejszy bardzo dobrze. No, cel jest jeden, awans, walczymy o ten awans, ale to jest taki ogólny cel. Skupiamy się głównie na tym, żeby w każdym meczu dawać sobie 100%. Każdy mecz to jakiś osobny rozdział i tylko na tym będziemy się skupiać. Okres przygotowawczy zaczęliśmy już 2 tygodnie temu, chyba najwcześniej, z B-klasy. Sparingi, już jesteśmy po pierwszym sparingu, w tą sobotę gramy kolejny. Na razie wiadomo, jest ciężko z kadrą, bo jest to piłka amatorska i gdzieś tam chłopcy są w rozjazdach, jeszcze urlopy. Ale ta kadra jest fajna, mocna, aczkolwiek jeszcze cały czas szukamy nowych zawodników. Na dzień dzisiejszy do nas doszedł jeden zawodnik, już pewny chłopak, który grał 2 ligi wyżej ostatnio, Dawid Książek. Fajny zawodnik, myślę, że fajnie się wkomponował już w tą drużynę. Jest jeszcze 2 zawodników testowanych, którym się przyglądamy cały czas. Myślę, że oni też wejdą do tej kadry, ale tak jak mówię, cały czas, jeżeli są nowi zawodnicy chętni do gry, to możemy ich sprawdzić. Myślę, że 2-3 takich zawodników, zwłaszcza obrońców, to byłoby optymalnie. Ostatnio graliśmy z drużyną amatorską występującą w Play Arenie, bo było ciężko znaleźć sparring partnera na ten termin, zwłaszcza, że zaczęliśmy jako pierwsi z tej B-klasy. Teraz gramy z CKS-em Czelać, mamy też w planach i Sarnów, i Zew Kazimierz, także drużyny gdzieś tam tutaj, zwłaszcza z regionu.